Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w odcinku o serialu Dom, a dokładnie o tym, co działo się z aktorami tego serialu po jego zakończeniu. Na serial Dom realizowany był przez, uwaga, bagatela 20 lat. Dlatego wybaczcie mi, że nie powiem o wszystkich, którzy w tym czasie oczywiście w tym serialu wystąpili. Powiem o najgłówniejszych postaciach, ale będzie bardzo interesująco. Mam nadzieję, że Was dzisiaj nie zawiodę, a troszeczkę ciekawostego serialu też przemycę. Zaczynajmy więc. Dom w reżyserii Jana Łomnickiego to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Serial opowiada o osobach, które w powojennej Polsce, która dopiero co zbierała się z tych gruzów, które oczywiście przyniosła nam II wojna światowa, mieszczą się w kamienicy przy ulicy Złotej. Mieszkańcy ulicy Złotej 25 wracają z wojennej tułaczki do zniszczonej Warszawy i rozpoczynają życie w drastycznie zmienionej sytuacji politycznej. Dom kręcono w dwóch turach, pierwsze dwie serie w latach 1980-82. 5 lat później pojawił się odcinek 12, który miał być zakończeniem całości. Po zmianie ustroju zdecydowano się jednak na kontynuację, jednak zmieniono miejsce, gdzie nagrywano ten serial. Jest to drugi najdłużej realizowany po telenoweli Klan serial w historii polskich seriali. No dobrze, ale żeby tutaj nie zanudzać, bo przecież skoro tu jesteśmy, to wszyscy wiemy, o co w serialu Dom chodziło, więc przejdźmy do głównych postaci. Tomasz Borkowy to aktor, który wcielał się w główną postać Andrzeja Jędrka Talara, czyli chłopaka pochodzącego z mazowieckiej wsi, a dokładnie z Sierpuchowa, który po wyzwoleniu Warszawy przyjeżdża na studia techniczne. Tomasz Borkowy mógłby być dzisiaj jedną z największych gwiazd polskiego kina, ale jak już dobrze wiemy z doświadczenia, ze wszystkich moich odcinków, bardzo często takie charakterystyczne postaci i role, które przyniosły wielkie sukcesy, nie przełożyły się na długotrwałą karierę. Jednak Tomasz Borkowy wyjechał wiele lat temu z kraju. W Londynie pracował na budowie, a także jako lokaj u bogatej starszej kobiety. Do Polski powrócił w 1990 roku, jednak nie zagrzał tutaj miejsca na długo. W międzyczasie nakręcił oczywiście drugą część Domu i wyjechał. Szczęśliwie prowadzi życie w Szkocji, prowadzi tam agencję teatralną Universal Arts. Takie sukcesy i taką pracę zawsze będę wspominał znakomicie. To był piękny serial z pięknymi ludźmi, z dużym sukcesem, który wprowadził mnie w najwyższą półkę tego zawodu. Dzięki temu serialowi zdobyłem dość dużo w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Chociaż nigdy nie zagrałem wielkich ról, ale występowałem z aktorami, którzy dziś są na samej górze. Jedną z głównych ról zagrała Halina Rowicka. Rolę w produkcji otrzymała po Joannie Pacule, która w pierwszych odcinkach wcielała się w serialową Ewę. Dla pani Haliny serial Dom nie był debiutem, ponieważ wcześniej już zagrała w Życiu na gorąco. Grała i w teatrze, i w filmach, to oczywiście jednak Dom przyniósł jej największą rozpoznawalność. No i często tak bywa, że życie jest dość przewrotne i mimo, że pani Halina później zagrała w naprawdę kilkudziesięciu pozycjach na jej mapie filmowej i telewizyjnej, to jednak większość osób kojarzy ją właśnie z postacią Ewy z Domu. Sama jednak przyznała, że nie widzi w tym żadnego problemu. To znakomity serial. No ale aktorka nigdy nie stroniła od występów i możecie ją kojarzyć, jeżeli lubicie chociażby polskie seriale, bo grała w naprawdę wielu. Na przykład w Klanie, jak miłość na dobre i na złe, w Komisarzu Aleksie. Jej mężem był również aktor Krzysztof Kalczyński, który w ostatnich latach grał chociażby w Klanie, wcześniej grał również w Na Wspólnej. Mężczyzna w tym roku niestety zmarł. Para była razem przez 40 lat i tworzyli naprawdę udane i zgodne małżeństwo. Ich córką jest popularna prezenterka Anna Kalczyńska. No dobrze, ale pora teraz na tę pierwszą Ewę Talar, czyli Joannę Pacułę. Aktorka, która wtedy była na początku swojej drogi, nie zdawała sobie sprawy, co ją czeka w przyszłości, a czekała ją niesamowita popularność i niesamowita sława, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę można powiedzieć, że otarła się o karierę międzynarodową, którą niestety jednak trochę zaprzepaściła. Debiutowała w 1979 roku w Teatrze Dramatycznym. W 1981 roku przebywała jednak na wakacjach w Paryżu, gdy okazało się, że w Polsce wprowadzono stan wojenny. Postanowiła nie wracać i tak wyjechała do Stanów Zjednoczonych.
Pomógł jej w tym Roman Polański, który wtedy już miał bardzo duże znajomości, a na miejscu w Stanach Elżbieta Czyżewska, o której również macie już odcinek na moim kanale. Dała dziewczynie lokum i pozwoliła rozwinąć skrzydła. Pacuła zarabiała przez długi czas na życie jako modelka. Uroda i fotogeniczność zostały dostrzeżone tak bardzo, że znalazła się nawet na okładce Vogue'a. Jednak to jej oczywiście nie wystarczało. Zawsze chciała być aktorką i miała takie ambicje. No i w pewnym momencie również i tutaj uśmiechnęło się do niej szczęście. Zaledwie po roku od przyjazdu do Stanów zagrała w wielkim kasowym hicie, za który otrzymała nominację do Złotego Globu, Park Gorkiego. Przegrała z Cher w walce o tę nagrodę. Potem przyszły kolejne filmy, które były hitami, takie jak Pocałunek czy włoski dramat Mężowie i kochankowie, w którym zagrała główną rolę. No i tutaj zwrócono już na nią niesamowicie uwagę i przyszła propozycja hitu. Nagi Instynkt. Kojarzycie przecież Sharon Stone w tym filmie, a trzeba przyznać, że Joanna Pacuła jest nawet do niej podobna i to ona pierwsza dostała propozycję zagrania w tym filmie. Była już wtedy jednak mężatką, a jej mąż był bardzo zazdrosny i gdy zobaczył scenariusz oraz bardzo mocno erotyczne sceny, które tam musiały się pojawić, zabronił jej udziału w tym filmie, a ona go niestety posłuchała. Takich sytuacji było kilka. No i w ten sposób zaprzepaściła swoją szansę na wielką karierę. Później grała już tylko w filmach klasy B, no i mniej popularnych serialach. Odtwórca roli Leszka to jest jedna z niewielu osób w tym serialu, która była bardzo dobrze znana raczej z innej roli, a później zniknęła. A dokładnie mam na myśli oczywiście rolę Stasia Tarkowskiego, czyli film W pustyni i w puszczy, a w tę rolę oczywiście wcielał się Tomasz Mędrzak. I zresztą na planie filmu W pustyni i w puszczy, mimo że był bardzo młody, poznał swoją żonę, z którą jest do dziś i z którą ma córkę. Jednak bardzo strzeże swojej prywatności, także próżno było szukać jakiegokolwiek zdjęcia rodzinnego. Natomiast jedno jest pewne, mimo że miał dwie takie role, które dały mu wielką rozpoznawalność, to wielkiej kariery nie zrobił. Przynajmniej jeżeli nam chodzi o tę taką szeroką popularność, bo na pewno osobom, które interesują się teatrem, jest bardzo dobrze znany. Poświęcił się pracy w Teatrze Ochoty, przez 12 lat był tam dyrektorem. Zagrał w kilkunastu produkcjach filmowych i telewizyjnych. W 1991 roku w filmie VIP Juliusza Michulskiego mogliśmy go oglądać, a później pojawił się chociażby w serialu Na dobre i na złe. Krzysztof Pieczyński to Bronek. Aktor wtedy zyskał bardzo dużą popularność, ale w 1985 roku wyemigrował do USA. Potem zdecydował się wrócić do Polski i zagrał kilka ważnych, ale jednak niszowych ról w filmach. Zajął się pisaniem poezji i prozy, ale oczywiście bardzo dobrze kojarzą go też ludzie, którzy uwielbiają seriale, na przykład Na dobre i na złe, tam miał dość znaczącą rolę, ale też w Komisarzu Aleksie, Lekarza oraz wielu innych serialach. Bardzo udziela się społecznie, a także nawet można powiedzieć, że politycznie. Z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Polska Laicka. Głównym celem tego stowarzyszenia jest oddzielenie kościoła od państwa tak, żeby jednak kler nie miał wpływu na to, co w państwie się dzieje. Jednocześnie pan Krzysztof podkreśla, że jest osobą bardzo wierzącą, ale jest mocno krytykowany za swoje działania przez prawicowe ugrupowania. Wspomnę tutaj tylko pokrótce Bożenę Dykiel, ponieważ wiadomo, że jest to nasza królowa seriali znana z Alternatywy 4, Domu właśnie, no i oczywiście ostatnio również na Wspólnej. Tutaj wcieliła się w Halinę Jańczak, twardej, ale romantycznej partnerki kochliwego Mundka, a w tej roli oczywiście Jan Englert. Wspominałam Wam o nim co nieco w odcinku o amantach PRL-u. Zapraszam Was do tego odcinka, bo naprawdę jest tam na co popatrzeć i o czym posłuchać. Ale to tylko takie wtrącenie, żeby zaznaczyć, że tę dwójkę mogliśmy tu oglądać i przechodzimy już do kolejnej postaci, którą jest postać Henia Lermaszewskiego. A w tę rolę wcielił się Zbigniew Buczkowski. Widzowie na pewno kojarzą go zarówno z tego serialu, jak i z jego bardzo charakterystycznych, drugoplanowych ról. Mimo że aktor nie grał nigdy na pierwszym planie albo zwykle nie grał, to jednak bardzo często był bardzo mocno zapamiętany. No a oczywiście młodsi kojarzą go z seriali takich jak Graczykowie, Święta Wojna, Barwy Szczęścia, no a ostatnio również Lombard, Życie pod zastaw. Z Henkiem jestem ciągle związany. Tak jak on zawsze coś komuś załatwiam. Dziś już nie ma takich seriali, aktorom nie zagląda się w duszę i oczy.
No, biorąc pod uwagę Lombard, to może i faktycznie. O panu Wacławie Kowalskim mówiłam wam już w odcinku o samych swoich oczywiście, no ale tutaj przecież rola Popiołka, która była bardzo charakterystyczna i była drugą jego najpopularniejszą rolą, sprawiła, że nie mogłam go pominąć. Pokrótce wam przypomnę, że niestety pan Wacław musiał zrezygnować z grania w domu z tego powodu, że w wypadku samochodowym zginął jego młodszy syn. Aktor załamał się wtedy i zdecydował, że wycofa się z grania w serialach i filmach. Wszyscy myśleli, że może zmieni decyzję, ale jednak ostatecznie nigdy do grania nie powrócił. W siódmym odcinku pojawia się też bardzo ważna postać, a mam tutaj na myśli Krzysztofa Kołbasiuka, grającego wykładowcę i poetę Łukasza Zbożnego. To myślę, że od tego siódmego odcinka jednak żeńska publiczność musiała tak pachlować się czymś przed tym telewizorem. Mało kto pamięta, że wtedy mężczyzna był mężem Doroty Stalińskiej. To nie był zbyt znany fakt, ale jednak na planie domu poznał swoją miłość życiową, Jolantę Żółkowską. Poznali się pracując na planie, a potem projektowali ubrania, remontowali domy w Szwecji albo zbierali jagody. Mężczyzna jednak nie odszedł od grania, chociaż grał później mniejsze role, chociażby w Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana i w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. Regularnie mogliśmy go także podziwiać podczas teatru, telewizji. Wszystko wskazywało na to, że jego kariera znów nabiera tempa, kiedy niestety wydarzyła się tragedia. Mężczyzna zasłabł któregoś poranka. Lekarze nie byli w stanie mu pomóc, ponieważ okazało się, że przeszedł rozległy zawał. Zmarł w 2006 roku w wieku zaledwie 54 lat. Ewa Serwa zagrała w drugiej części domu, oczywiście postać Uli, żony Leszka. Do dziś gra w serialach i w teatrze i bardzo znana była swego czasu właśnie z tego, że była wybitną aktorką teatralną, grywała w Narodowym, jednak pewnego dnia została z tego teatru zwolniona. I wtedy nie poddała się, tylko pomyślała, że pora założyć biznes. I założyła Studio Tips, które zajmowało się robieniem paznokci, a że były to lata 90., to było to jedno z pierwszych takich miejsc w Polsce. I ten biznes okazał się niesamowitym sukcesem, który później zresztą był kontynuowany nawet kiedy aktorka już wróciła do zawodu. Obecnie bardzo często możemy ją oglądać w teatrach, ale również w serialach. Zna ją każdy, kto ogląda Barwy Szczęścia, Na dobre i na złe, Diagnozę i wiele innych. W serialu zagrała też Barbara Rachwalska, która zagrała matkę Andrzeja, Bronka i Leszka. Wspominam ją dlatego m.in., że swoje zamiłowanie do filmu przekazała kolejnym pokoleniom, ponieważ jest babcią aktora Antoniego Pawlickiego, a także matką operatora Tadeusza Pawlickiego oraz producenta filmowego Macieja Pawlickiego. Ostatni raz zobaczyliśmy ją w rozmowach kontrolowanych w 1991 roku, zmarła 2 lata później. Był to serial, który był kręcony z bardzo dużymi przerwami, jednak trzeba przyznać, że przez to, że właśnie te przerwy były, to często trzeba było sobie z tym jakoś radzić i faktycznie radzono sobie przeróżnie. Niektórzy na przykład zmarli w trakcie realizacji serialu. Zrezygnowano więc z postaci ojca Basi, Lawinówny, a na przykład Wirgiliusz Gryń pojawił się na ekranie dzięki zmontowaniu jego roli z odrzutów pochodzących z wcześniejszych odcinków. Także jak widzicie, nie tylko problemy tutaj polityczne były, ponieważ ten serial też bardzo długo czekał na swoją akceptację przez cenzurę, bo przecież miał pokazywać, jak dzielnie odbudowujemy nasz kraj po tym, co się stało w II wojnie światowej, a pokazywał też po prostu, jak ciężko żyło się Polakom w PRL-u. W związku z tym naprawdę tych problemów realizacyjnych nie brakowało. Natomiast ten odcinek na szczęście poszedł jak z pławka, powstał bez problemów realizacyjnych, choć raz tu prawie dostałam zawału, bo coś się stało ze zmywarką, ale powiedzmy, że było super, więc bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Czekam na propozycje kolejnych seriali, filmów, czy też wydarzeń, o których chcielibyście usłyszeć, no i oczywiście postaci, bo przecież zawsze na was liczę. Dzięki wam jeszcze raz. Cześć!